No witam, witam, z tej strony Grawmir. Witam w kolejnym odcinku z Marvel Avengers. Bez zbędnego gadania przechodzimy jak zawsze do naszej eleganckiej fabuły. Ile to potrwa? Muszę dostać się do laboratorium. Raczej do Brusa. Żeby zmodyfikować trochę sprzętu. Tylko usunę całą skrzynkę przyłączeniową i podłączę. A, dobra robota, kolego. Okej. To nie było takie trudne. No, popiścił go prądem, ale spoko, luzik. Zdajcie się przytrzymać. To miejsce zaczyna wracać do życia, co? No. Chcesz usłyszeć komplement? Nie, nie, nie. To tylko obserwacja. Okej, okay. Można sobie nie pogadać, okej. Okay. Zobaczmy, co tutaj mamy nowego. Nowy teren. Zobaczymy, pozwiedzamy. Nic w sumie nie ma. Jakieś śmieci, kartony i inne. Dobra, dobra, tu nic. Na górę, czy gdzie mamy iść? A tutaj mamy iść. A, do tego, okej. Okay. Użyj laboratorium. Spoko, już. Jeśli mamy gdziekolwiek dotrzeć, musimy przygotować alternatywne źródło zasilania. Chyba zbudowano z myślą o Terigenie, ale mogę ją zmodyfikować, żeby chodziła na czymś mniej wybuchowym. No, naprawa Chimery. Spoko. W poszukiwaniu źródeł, ale chwilę zajmie mi identyfikacja sygnatur cieplnych rdzeni inicjatora. W międzyczasie muszę złożyć nowy pancerz. Gdzie znajdę części do naprawy maszyny produkcyjnej? Zlokalizowałem dobre miejsce z częściami. Współrzędne przesłałem na stół strategiczny. Czekają już na pana. Stół strategiczny, jasne. Naprawić maszynę produkcyjną, stworzyć nową zbroję, poderwać tę ptaszynę z ziemi. Dokładnie. O, skrzynek. Prototypowy pancerz. Tak jest, mamy to, fajnie. O, a tutaj coś świeci, co to jest? Co to? Nie. Jeszcze nie jestem gotowy na uruchomienie tego projektu. Jakiego projektu? Okej, okay, dobra. Science Lab, ale... Mamy nowy strój, także to mnie cieszy. I jedną lepszą rzecz, spoko. Aha, już mamy, okej, okej. Okay. Fajne! Podoba mi się. Przedmioty kosmetyczne. Tak. Prowizoryczna zbroja, no... Ale to jest lepsza zbroja. Fajnie. Tak od razu na wstępie dostaliśmy. Spoko, podoba mi się. Gdzie mamy iść? Aha, to tam na dół. Użyj stołu strategicznego. A, stół strategiczny, no tak, wiadomo. Lecimy. Tam nic nie ma, dobra. Lecimy, lecimy. Także szykuje się podróż. Bum, bum, bum. Pozyskiwanie danych w sieci, okej. Okay. Misja. Tutaj? Gdzie ta misja? Północno-zachodnie wybrzeże. Misje Hulkiem. Tu. Chimera? Znaczy Chimera. Helicarrier. Zobaczmy, jakie tu misje są. Szkolenie Ironmana. Wyzwanie Harma drugie. Szkolenie Hulka. Aha, to szkolenia to na razie nie, bo to skupi się może trochę bardziej na fabule. Tutaj? Że tu? Poszukiwania zbroi. Właśnie, to. Dobra. Wybieramy misję. Bez zbędnego gadania, lecimy. Lecimy, lecimy. Jestem tak podjarany, że ja tu mogę naprawdę. Dużo jest w sumie. Znaczy jak na razie ma mało misji, ale można robić, trzaskać. Czemu by nie? Ale jestem bardziej ciekaw fabuły, bo reszta to tam... Może być, ale na razie. Fabuła, fabuła. Lecimy, lecimy. Nowa zbroja, to jeszcze lepszą zbroję, to już zobaczymy, dobra, co to będzie. Pierwszy przystanek. Jeśli Chimera ma się wzbić w powietrze, trzeba wymienić w niej bioneuronowe obwody żelowe. Przydałyby się też do ulepszenia mojej zbroi. AIM posiada eksperymentalny okręt desantowy, który można przejąć, by zdobyć te części. Niestety jest doskonale strzeżony. Czytałem raport. Ale lokalna obrona AIM została stworzona z myślą o zmasowanym ataku lotniczym. Jeśli polecę sam, korzystając z osłony kanionu, powinienem się przemknąć i oskubać ten desantowiec. To ryzykowne, ale nie widzę innej możliwości, jeśli chcemy uruchomić Chimerę i ulepszyć pańskie zbroje. Prześlę na pański chat ostatnią znaną pozycję okrętu desantowego. Ściany kanionu uniemożliwiają mi pełne potwierdzenie tych informacji. Radzę działać szybko. Moja zbroja nie jest może arcydziełem, ale powinna mnie tam dowieść w jednym kawałku. No, maksymalnie. Ważne, że jest... Że w ogóle jest. O, może tak. No, taką zbroję mieć, to... Hu, hu. Ja bym nie pogardził.
Musimy poruszać się szybko. Aktualizuję pański HUD. Dobra. AIM chyba zauważyło nasze wtargnięcie. Może nazwiemy to niezapowiedzianą wizytą. Wtargnięcie brzmi, jakbyśmy byli przestępcami. Rozumiem, proszę pana. W takim razie to wypływa po zasoby. Nie wiem, jak długo nasza zdobycz pozostanie w obecnym miejscu. Rozumiem, powinniśmy się spieszyć. O, fuck. Dwie minuty. Halo, leć! Dobra. Jak wielką siłę ognia ma ta Rey? No. Wygląda na to, że sporo. Jak wiele zbudowali przy użyciu technologii, którą ukradli Stark Industries pod New A? W tym momencie trudno powiedzieć. Prawdopodobnie wiele. Karma nie sprzyja. Dobra, no, Hulk, Boże, no już przyzwyczajamy do Hulka. Iron Man, dawaj, dawaj. To my. Nie jest trochę na tego. Zabawne. Puszczę spadę. Będziesz. Trochę życia i lecimy dalej. Kurde, te latanie, strzelanie, za dużo się dzieje, ale może być, spoko. Bum. Ta winda jedzie na lądowisko, na które musimy się dostać. Rozumiem. Dobra. Spójrzcie na to wszystko. Z którym państwem AIM chce rozpędzać wojnę? To uzbrojenie też przypomina pańskie projekty. No, dawaj, 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 strzelaj to. Bum. Ósmy poziom mocy. No, ale trochę dostają. No, patrz, skurczybyk, przeżył? Nie. O, fuck. Mhm. Chyba nie przeżył. O, no dobra. Druga śmierć, trudno. Ojejku, jejku. No to trzeba naprawdę, no. Samemu nie jest tak łatwo, no. Ale damy radę. Nie takie rzeczy się robiło. Ach, ten Thor. Spoko. Dobra. Lecimy. Ta winda jedzie na lądowisko, na które musimy się dostać. Rozumiem. Spójrzcie na to wszystko. Z którym państwem AIM chce rozpętać wojnę? To uzbrojenie też przypomina pańskie projekty. Aż ma się ochotę je wysadzić. O, pięknie został. Pięknie. Dobra, tu chłop dostaje. Pięknie. Te bombki. O kurde, jakieś lepsze przyszły. Nie. O, fuck. No, 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 no. Leć, leć, pożycie. Tak, se możesz, wiesz co. Gonga dostać. Nie. Dawaj. Kurde. No co za maszyna, głupia. Konserwa jakaś unikająca. Dobra, no fuck. Dobra, trochę tego. O, uciekł akurat. God damn it. Bum, bum. Jeszcze coś. No. Już tak myślę. Już wchodzimy do windy. Szybciutko. O, i jeszcze poziom fajnie nabity. Spoko. Jakieś części, zawsze coś. Dawaj, dawaj. Ciśniemy, ciśniemy. Szybko tą windę. O, nie mogę się ruszyć? Aha, okej. Okay. A, no już wiem. Dobra. Zabierzmy ten obwód żelowy i wynośmy się, zanim AIM ściągnie armaty. Dosłownie. Pełna zgoda. Można śmiało powiedzieć, że pani Rapacini chętnie by zatańczyła na pańskim grobie. Dzięki, Davis. Teraz mam w głowie obraz Moniki, która robi taniec robota na moim nagrobku. Przepraszam, ser. Taniec robota, no ta. Fajna zbroja. Podoba mi się. Może być. Jeśli się nie mylę, okręt desantowy powinien być na wprost. Dobra, lecimy do innego gadania. Gdzie jest mój desantowiec do cholery? Skąd wie? Okręt desantowy został przeniesiony w bezpieczniejsze miejsce na wprost. Nie zdołamy tam dotrzeć, nim wystartuje. Dotrzemy, jeśli przeciążymy zbroję o 300% i obierzemy bezpośrednią trasę. Może pan dosłownie wybuchnąć.
a ten kanion jest zdradziecki. Tak, ale muszę poczuć szybkość. Zrób to, Gus, i zagraj coś szybkiego. O kurde, no to... Wow. Nieźle, nieźle. No, taka moc to... Pańska zbroja nie jest niezniszczalna. Nie musi być. O Jezu, Tony to najlepszy wariat. Tok, tok, tok. Nie, tędy. Kurde. Nic dziwnego. Właśnie stracił pan obwód tłumienia akustyki. Proszę się nie zatrzymywać. Tak, nie zatrzymuje się przecież. To żeby odkupić się za dzień A, pomóc małej, a przy okazji zasadzić kopa George'owi. No raczej, że nie zamierzam się zatrzymywać. No raczej, na takim speedzie to nie mam zamiaru nawet. Artyleria wzięła pana na cel. Coś się zbliża. Coś się zbliża. Milion raków. Fajnie, spoko, lecimy dalej. Okręt desantowy. Jest. Kurde, strzelają ze wszystkiego, co mają. Kurde, jakieś naloty, jakieś coś. Oho. Okej, mamy to. Troszkę przycinki, ale to w tej grze normalne. Gotowe. Jarvis! Jestem. Przeskanowałem desantowiec. Zawiera części, które pozwolą naprawić maszynę produkcyjną Chimery. O, spoko. Sprawdźmy, co u dzieciaków i wracajmy. Okej. Widziałem, super turbo część. Ruska mała? O, słyszycie mnie? Elegancko. Głośno i wyraźnie. Bruce jest w pokoju Harm i udaje, że jest... Nawet nie chcę wiedzieć. Jak misja? Zakończona sukcesem. No. Wkrótce będziemy mieć nowe ciuchy. Maszyna produkcyjna niedługo znów będzie działać. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć Bruce'a w nowych spodniach do jogi. O Boże. Boże, nie wyobrażaj sobie tego. Hulk w spodniach do jogi. Nie. Hańba, dobra. Trochę ulepszeń, tutaj jakieś punkty. To co to jest? Lasery. Promień laserowy. O, to było dobre. Ale czekajcie, te rakiety fajne takie mnie interesują. Oszczep. Nie. Inteligentne rakiety. O, właśnie, że się namierza przeciwników i wtedy lecą takie mini rakietki fajne. Spoko. Czasówka. Luzik. Dobra, kontynuujmy sobie. Kampanię. No, klikaj, dawaj. Chimera. No właśnie, naprawmy może w końcu tą Chimerę. Ciekawe, kto następny będzie. Black Widow, Czarna Wdowa, czy Thor? Nie wiem. Zobaczymy. No dobra, zobaczmy. Szafka, w szafce nic nie ma w sumie. 9 poziom mocy, no. 3 poziom, okej, może być. Fajny Iron Man. Ten pancerz, no, podoba mi się, spoko. War Machine byłby spoko też, o. Ten pancerz taki. Z miniganem na ramieniu. To było, no, turbo kozak. Strzelanie z minigana. Ale dużo zbroi jest, ale nie wiem, chyba nie ma tego War Machine. No i przepraszam, że się ziewa, ale no. Jeszcze pogoda nie dopisuje, to tak człowiek tak siedzi, cóż, taki zmęczony. Dobrze jest wrócić do gry. Tak, proszę pana, było idealnie. Widzę, że aktualizacja pochleb zdziała. A teraz zajrzyjmy do naszej zdobyczy. O, fajnie. Rozbiliśmy bank, kolego. Doskonale. Miło mi to ująć. Kaput? Ale kaput? I tak było warto. Ten sprzęt wydał mi się znajomy. To wszystko oparto na moich projektach. Niektóre właśnie są prawie identyczne. Oczywiście korzystają na zakupie Starkey Industries. Liczyłem, że nie skorzystają z aktywów. Dobra, tam przejmujesz się, Tony, ale skrzynka tam otwarta, czy nie? Chyba? No zobaczmy sobie tak szybko. Nie, otwarta. No, otwarta, dobra. Okej, wzięliśmy część. Użyj maszyny produkcyjnej w... Nie zdążyłem przeczytać. Dobra, ten koleś to nudzi mu się w życiu chyba. Propagandę szerzy. Zobaczmy. Gdzie ta maszyna? Nie spojrzałem. A, tutaj, okej. Maszyna produkcyjna. Spoko. Zaraz tam pójdziemy. No, schematy.
Za różne akcje można otrzymać schematy. Aha, czyli blueprinty, tak, z innych gier. Można je odszyfrować za pomocą maszyny produkcyjnej. Na pokładzie Helicarriera używa się ich do produkcji strojów, które zmieniają wygląd bohaterów. Aha, spoko. No, dawaj, dawaj, przytrzymuj. Tony. Zobaczymy, co tam wyprodukujemy. Schemat. Aha, kosmetyczny, rzadki. Odszyfruj. Klasyczna zbroja. Fajnie, już mi się podoba. A, no w sumie po to lecieliśmy, no ale nie spodziewałem się, że tak szybko. Fajna zbroja, jeszcze lepsza niż tamta. Nie, w kamerę dobra, nie strzelaj. No i to mi się podoba. O, od razu lepiej. Jarvis. Wyglądam niesamowicie. Dobra robota, ser. No, odblokowano nowe zdolności bohaterskie. Zdolności bohaterskie, ataki nadzwyczajne... Co? Widzicie to? Kurde, tym olbrzymem można być. Fajnie, są teraz odblokowane. Nadzwyczajnego bohaterstwa. Spoko, to mi się podoba. Dostępna klasyczna wyprawa. Niezwyciężona Iron Man. Dobra, a, no to okej. Okay. Oprócz maszyny produkcyjnej udało mi się przesłać również zasilanie do innych obszarów. A nie, nie ma nic, myślałem. W pańskim magazynie jakiś stary sprzęt, sir. Mam go spalić? Co? Nie! To nie są śmieci, Jarvis. To moje rzeczy. Rzucę na nie okiem. Jak pan sobie życzy? Idziemy do Kamali pochwalić się zbroją. Jak wygląda młoda? Reprezentacyjnie? Może czarująco? Umyłeś się! Lepiej pachniesz. Auć. Liczyłem, że zrobię lepsze pierwsze wrażenie. Nie, nie, było bardzo dobre. Nabiłeś sobie punktów tym numerem z rozklekotaną zbroją. Mhm. Okej. Okay. Co my tu mamy? Aha. Porządki. No to zaraz. Mamy niby jakieś parę części za tę misję. Czy nie? Aha, okej. Okay. Chyba jednak nie. Kosmetyczne. No tak, no to to. Klasyczna zbroja. Spoko. Dobra. No, Halki. Banner, dawaj. Dobra. Dzięki za pomoc w ogarnięciu tego wszystkiego, to. Widzisz, wcale nie było tak trudno, prawda? Dobra, lecimy. A, na górę. No to dobra. Może tędy przejdziemy. Schodami. Fajnie w zbroi. No, można. Czemu by nie? Szafka z Tony Stark. Nie, nie, nie. Aha, zajrzyj do... Kurde, no nie zdążyłem przeczytać. Halo. Tutaj, tu. O, szafka z tym. Dobra. Przestrzeń w ekwipunku, w szafce. No to już wiemy o tym w sumie. Czy to nie to? No szafka, ten schowek taki jakby. Widzisz? O, dokładnie. To nie są śmieci. Istotnie. Jestem pewien, że użyje go pan, by przechowywać w nim kolejne skarby. Sir, przedstawiciele naszych przyjaciół z S.H.I.E.L.D. są już na pokładzie Chimery. Okay. Agentka Morales jest w centrum dowodzenia. Może nam pomóc z brakującymi częściami. Spoko. Aha, bo przerwało się. Myślałem, że się nie przerwie. No trudno. Oj, mamy lepsze. Tak jest. To sobie rozmontujmy. Śmieci. To, te śmieci. To te, to... A, spoko. Dobra. Jest najlepszy. Prześlij współrzędne do stołu strategicznego. Stół strategiczny, okej, okay, już lecimy. Co to? Zapytaj agentkę Morales, aha. Chyba przybyła kawaleria. A, dobra. Witam. Powiedziano mi, że mamy gości z S.H.I.E.L.D. Panie Stark, przepraszam, to zaszczyt. Jestem agentka Alisande Morales. Będę pańską łączniczką z S.H.I.E.L.D. Niech pan do mnie zajrzy, jeśli będzie pan miał trochę czasu. Jest sporo do zrobienia. Miło cię poznać, Morales. Potrzebuję kilku części, żeby poderwać tę dziecinkę w powietrze. Przy okazji może uda się upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu i pomóc starym kumplom z S.H.I.E.L.D. Naprawdę potrzebujemy z tym twojej pracy. Zadania frakcji. Ojejku. Jeszcze takie zadania? Zadania frakcji pozwalają zdobyć doświadczenie PD frakcji. Jeśli zgromadzisz dość PD frakcji, możesz awansować na wyższą rangę, co zapewni ci nagrody i odblokowanie... Odblokuje dostęp do wyposażenia wyższego poziomu u handlarzy danego ugrupowania. Uuu! Ale wiecie co? Myślę, że sobie takie zadania będę robił... Aha, otwórz liczbę sejfów. No, poza nagrywaniem będę robił, bo to takie nudne latanie. Takie wiecie, na szybkiego bym powiedział. Aha, okej. Okay. Dobra. Na razie nie. Dobra robota. Oby tak dalej. A może wreszcie się wyśpię.
Dobra. Sir, dołączył do nas nowy przedstawiciel S.H.I.E.L.D. i obecnie przebywa we wspólnej sali. Witaj z powrotem, Avengerze. Mam dla ciebie coś nowego. Fury wrzeszczał stąd na nas. Trochę mi go brakuje. Dobra, gdzie my mamy iść? Porozmawiaj z... Jak ona się nazywała w ogóle? Masz chwilę? Nie, Morales, to nie. Nie w tą stronę, tam nas kieruje. Aha, okej. Okay. Chastity McBridge, czy jakiej tam? Dobra. O, tutaj, okej. Nie potrzebujesz nowego stroju, ale chcesz go mieć, prawda? Sprzedawca przedmiotów kosmetycznych, tak jest. Uuu, o kurde, koszt. Co tak drogo, kobieto? Spisz, nie, Halki, rozbity. Tutaj za darmo, nie. Ale drogo, halo. Dobra. Skoda. Może następnym razem. Agent Levin jest już w hangarze. Spuść jeśli ma pan ceny, chwilę, kobieta. Zapewne może panu pomóc w kolejnych ulepszeniach wyposażenia. Okej, okay. Fajne tu przedmioty pokazują. Dobra, spotkaj się w hangarze z nowym przedstawicielem. Nie w tą stronę. Tony, dawaj tędy. Idziemy na dół. Oj, trochę chodzenia nas czeka. No dobra. Pogadaj się w nowym hangarze przedstawicielem S.H.I.E.L.D. Lecimy. Bum, bum, bum. Sydney, Graffer, okej. Jestem tutaj, jeśli mnie potrzebujesz. Ranga we frakcji. Zdobywanie doświadczenia frakcji zwiększa... No tak, wiadomo, zaliczam... Dobra, wiemy o tym. Aha, to po prostu przedmioty. No nieźle, legendarne, ale no nie stać nas. Tutaj nas stać, ale... 25... Aha, frakcji 17. Kurde. Tutaj? Aha, niewystarczająca ilość. No dobra, no to zbytnio nie poszalejemy tutaj u niego. A może tu? Kamień. Nie, my mamy lepszy kamień. Izotop 8. Odporność na zimno. Napromieniowanie gamma. Tutaj co to jest? Moduł lepszy. Nie potrzebujemy nic takiego. Może następnym razem, co? Sir, dobra, moje skanowanie wykryło dwa potencjalne źródła rdzeni inicjatora. O, potencjalne? Fajnie. Dlaczego potencjalne? Niestety, ze względu na systemy zabezpieczeń AIM, ustalenie dokładnego źródła sygnatury z tej odległości jest niemożliwe. Kolejne słowo, którego nie lubię. Dobrze, podwoimy nasze szanse. Bruce, Kamalo, podejdźcie do stołu strategicznego. Dobra. Jesteśmy w drodze. Rozpocząć misję. No dokładnie, misję chcę, a nie tam jakieś pierdoły. Pozwiedzaliśmy, co mieliśmy i tyle. Idziemy na misję. Samotnie przeciwko AIM. Okej. Okay. Lecimy. Lecimy. O, Kamala, fajny strój. fajnie, podoba mi się. Zarządzanie poziomem wyzwania. Aha. Dobra. Tutaj są dwie misje. Helicarrier. No to tu. Wschodnie wybrzeże. Okej. Okay. Zobaczmy. Plus 40. O Jezu. No to nie. To jednak nie. To byśmy na hita chyba padli. No dobra, szczegóły misji, wyposażenie, no nic zbytnio. Samotnie przeciwko AIM, no tak, okej, okay. Wybieramy. Jeszcze sobie zrobimy misję, a czemu by nie? I tyle. No dużo nowości tutaj się porobiło. Mamy zadanie do wykonania. Fajna zbroja! Tusze! Jak możemy pomóc? Tusze, okej. Kilka sygnatur cieplnych, które mogą być rdzeniami inicjatora. Ale znajdują się w kompletnie różnych punktach. Jako, że zależy nam na czasie, musimy udać się w oba te miejsca jednocześnie. Bruce, ty i Kamala przeszukacie pogranicze pustkowi, a ja sprawdzę to miasto na wschodnim wybrzeżu. Przy odrobinie szczęścia w jednym z tych miejsc znajdziemy rdzenie inicjatora. No właśnie, jasne. Dobra. Lecimy w miasto. Spoko. Stopienie rdzenia, no. Oj, lecimy w miasto, no dobra. Ile jeszcze? Wkrótce dotrzemy na miejsce, sir. Świetnie. Musimy znaleźć te rdzenie inicjatora i wrócić do napraw. To tylko kwestia czasu, zanim AIM odkryje lokalizację Chimery i będziemy potrzebować uruchomienia naszej bazy. Rany, ale dobrze wyglądam w tej zbroi. No, podoba mi się. Obłędnie, sir. Masz pełną rację. Aktualizacja pochlebstw działa, jak to Tony mówił wcześniej.
Obłędnie. No nie, fajna zbroja. No ale lecimy w miasto, zobaczymy co tam nas będzie czekać. Nic innego do roboty nie mamy. Gdzie są wszyscy? Wygląda na to, że AIM ewakuowało miasto w związku z obecnością Inhumans. Jak idealna wymówka do eksperymentów z niebezpieczną technologią. Możliwe, że twoje odczyty były prawidłowe. Duża liczba rdzeni mogłaby zasilić ich badania. Ośrodek jest silnie strzeżony. Należy spodziewać się oporu. Chcesz powiedzieć, że nie ucieszą się na mój widok? Szokujące. Aha, tu nie przejdziemy. Miasto duchów. Jarvis, jak daleko do tego ośrodka? Zaledwie kilka metrów, sir. Oh fuck, 10 poziom. Dobra. Zwiadowcze platformy powietrzne. Jest coś, czego AIM mi nie ukradła? O, tutaj jest jakaś skrzynka. Jest skrzynia z wyposażeniem. No spoko, właśnie tu lecimy. Okej, jeszcze tutaj coś strzelimy. Bujać się. Ach. No, to nie. Dawaj, leć. My gdzieś mieliśmy, o właśnie. Tutaj? Chyba? A nie, tu skrzynka jest, okej. Szybko, 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 no tony, dawaj, otwieraj tu. Oż kurde, no. Poszedł. Otwieraj skrzynię, szybko. I spadamy stąd. O kurde, coś dużego przyszło. Dobra, chcesz się bawić? Spoko. Nie ma sprawy. Laser zawsze gotowy. Dużo skrzyń tam jest w ogóle, no właśnie, tutaj zapytajnik, tu zapytajnik, ale dużo rozruby. Pozbieramy sobie te części. W pobliżu znajduje się elitarna jednostka AIM. Pokonajcie ją, a być może zyskacie coś przydatnego. O, tutaj jest skrzynia. No, ląduj. Dobra. No, tony! God damn it. Ląduj, powiedziałem. Powolutku tu trzeba. No patrz, dostał, ale... Poszedł. Okej. A, wyżej chyba nie polecimy, bo tak... A szkoda. No właśnie, szkoda, że nie polecimy wyżej, ale lipa. Tutaj co to jest? A, wybija nas, okej. No trochę ich tutaj jest. Jednemu z naszych sojuszników z SHIELD przydałaby się pomoc. Wykryto Avengersa raczej. Dawaj, dawaj, dawaj. Gdzieś tam skrzynia była, ja zgubiłem się. O właśnie. Tutaj gdzieś. Tylko jak tam wejść? Cholera wie. Zaraz zobaczymy. Miał kręćka na punkcie czystej energii, ale założę się, że Monika była w to jakoś zamieszana. Kierowała dystrybucją tutaj sprzętu coś. Stark Industries wewnątrz AIM. Bardzo prawdopodobnie. O, żeż ty dziadu. No tutaj strzelaj, jak nie tarczy. No właśnie. Tutaj coś można tworzyć, czy tak niezbyt? Nie wiem. Może? Aha, fajnie. Jak tam wejść? Ja nie wiem. O, tutaj skrzynki są. O, tu też są. No dobra, ale jak tam wejść? Nie wiem. O, ty. Jak odrzuciło śmiesznie. No kurde. W pobliżu laboratorium wykryto kilku wrogów. Proszę uważać przy podejściu. Nie można być pewnym ich wrogości, póki nie zaczną strzelać. No nie mam pojęcia, jak tam wejść, wiecie? Naprawdę. A, okej. Okay. No tak coś podejrzewałem teraz, że się otworzy, jak wszystkich wybijemy. Spoko. No siemanko, co tam? Dziękuję, Avengersi. No, halo. Tony, weź. Otwieraj tę skrzynkę. I lecimy stąd.
No, zawsze to były jakieś przedmioty. Status alarmowy zwiększony do kodu czerwonego. Proszę szybko udać się do najbliższego wyjścia, nie zabierając rzeczy osobistych. Status alarmowy. Sir? Tak, to nie. Tam gdzieś skrzynka jeszcze jedna, to sobie zbierzemy. A co? Może się uda w 100%. O, jeszcze tam skrzynka, spoko. Za nami nic nie ma. Tutaj skrzynia gdzieś. Ciekawe, czy to można zniszczyć. Niedaleko was chyba nie. Jest skrzynia ze specjalnymi zasobami. Okej, okay, dostało to. Ale nie, chyba nie. O, fuck, do wody mnie. Shit. Najgorzej. No, mało życia mamy. Dobra, dobra, szybko otwieraj skrzynkę. Tony będzie. Podu. Życia nigdzie nie widzę. Lipa. No, ja zginę pewnie zaraz. No właśnie. To jest to cholerstwo. O, skrzynia, ale tu lipa jest. No, halo, Tony. Ląduj. No, skrzynkę weź. Oj, nie ma nikogo do pomocy, żeby nas podniósł. No niestety. Wszystko wybić i wtedy, no ale to dużo czasu zajmie. Ojejku, jejku, nieźle, nieźle. No, nieźle. Fajnie, fajnie to wygląda. Ale no, lećmy. Lecim, lecim. Ja tą skrzyneczkę sobie wezmę, wiadomo. Uff, shit. Te wieżyczki zniszczymy. Jeszcze coś tam? Nie. No, sztony. Kurde. Weź to otwórz. Dobra. Jeszcze coś? Dobra, tutaj. Okej. Okay. Tutaj parę części. Dobra, lecimy. Uuu, nieźle. Tutaj jeszcze coś. Jeśli będę w zasięgu ich węzła dostępu wystarczająco długo, to uda mi się dostać do środka. Spoko, ale... Trzymajcie jednostki aim na dystans, no, albo przeszkodzą mi w hakowaniu. Dobra. Aha, znowu kółeczko. Kurde. No Tony, ląduj. Aha, muszę zmienić ten. Zapominam, tor lotu. Co to jest? A, wybuchowy, okej. Dobra, lecimy. Tylne postępy. Zostańcie w zasięgu węzła i trzymajcie aim na dystans. Spoko. No, 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 pokaż się. Bum, dostał. Strzały w głowę, kurde. Jak ja w głowę, to ja nigdy nie trafię. Firewall. Okej. Okay. Tylko ja tu mam lipę z dronami. Dobra. Fuck, fuck, fuck. Bum, poszedł. Okej. Okay. No dobra, pora na... O, tej gnoju. Tak, dobra, spoko. Tu. Bum. Jest. Kurde. No halo, 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 dawaj, no. No, kurde. Co za... No, nie wierzę. No, wypadł cieciuwo. No nie, no. Mhm. Wsiąść nawet nie można, bo cię, kurde, jakaś puszka atakuje.
Ojejku, no. Ojejku, no nieźle. Nie jest lekko, no ale dobrze. Bo jakby było za łatwo, to by było nudno moim zdaniem. Tak mi się przynajmniej wydaje. No ale... Dokładnie. Ojejku, goddammit. Odnowa. Jeśli będę w zasięgu ich węzła dostępu wystarczająco długo, to uda mi się dostać do środka. Trzymajcie jednostki AIM na dystans, albo przeszkodzą mi w hakowaniu. Mhm. Spoko, wiecie co, zrobimy tak. Ale to naraz, na razie nie. A może przeczytajmy, jak to wygląda. Oż tutaj. Bum! Wsiadamy! No to macie lipę, chłopaki. No to już po was, nie? Bum! Ho, ho, ho! To mi się podoba! Jeszcze ktoś chętny, tak? Mhm, nie, chciałby. Ale jak to wygląda? O, nie, 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 stój w tym, stój w tym. No już bym znowu przewalił misję. I się zaczął, tak popatrzył. Chyba nie ma sensu. Czy nie postępy? Zostańcie w zasięgu węzła. No, nieźle i trzymajcie wygląda. Aim na dystans. Fajnie, fajnie. No to dawaj, gościu. No co się tam chowasz? Nie, skończyło się. Kurde. Już miałem pytać właśnie, jak długo to trwa. Kurde, przerąbany idzie. Dobra, dobra. Mam za sobą pierwszy firewall. Mhm. Dobra. Okej. Okay. Głupie drony, wypadł mi stąd. Dobra. No, trochę życia by się przydało. Dobra, szybko przebiegniemy. Trochę życia jednak, no wiadomo. Dobra. No kurde, chyba kpisz. Już prawie. Ho, ho, ho. 200% mocy, spoko. Lecimy go. Dobra, poszedł. O fuck, no kurde, tak blisko było. Chyba później użyję tego Hulk, Boże, jak... Iron Hulka, o, może tak. Tak będę go nazywał, myślę. Bo szczerze mówiąc, nie pamiętam, jak to dokładnie się nazywało. Chyba tak, ale nie jestem pewien. Oj, Iron Hulk, fail za failem, no. Bywa, bywa. Był Hulk czy coś, to obok, no to inaczej by było. Ktoś by pomógł zawsze podnieść nas. Mhm. Kurde, jeszcze raz, no dobra. To 3 razy sztuka, czy jak to się tam mówi? Mhm. Jeśli będę w zasięgu ich węzła dostępu wystarczająco długo, to uda mi się dostać do środka. Trzymajcie jednostki AIM na dystans, albo przeszkodzą mi w hakowaniu. No spoko. Dobra, poszedł. Nie, jeszcze nie. Tak, twardy gnój. Konserwa, dobra. Aż, energia się skończyła. Czynię postępy. Zostańcie w zasięgu węzła i trzymajcie aim na dystans. O, no robię te głupie uniki, no co jest? No, czasami to tak dziwnie nie wchodzi. O, shit. Za sobą pierwszy firewall. Mhm.
strzał w głowę. Wezwijmy może tego gnoja tutaj, bo tu już będzie lipa, nie? Chcecie zobaczyć wszystkie moje bronie? Już prawie. Dobra, siadamy. Pewnie zginę zaraz, znając życie. No właśnie, no ta jasne, i co jeszcze? Dobra, wsiadamy. Kurde, uciekaj. Dobra, życie, nie, życie. Ja tego nie skrzanię teraz, nie ma szans. No wsiadaj do niego, czemu nie chcesz wsiąść? Boże, tak głupie z tym kwadratem jest. Powinno być X, czy kwadrat, klikasz i już jest, a nie. Zirytowany jestem, dobra. Bum, leżysz tam, dziadu, dobrze. Panie, jaki aim, no. Och. Nie można było tak od razu. Jeszcze coś tam lezie, jakieś bydle. Dobra, do nas konserwy jakieś. Sir, udało mi się złamać zabezpieczenia AIM. Dobra. Moje nowe odczyty sygnatur cieplnych sugerują, że mamy do czynienia z dużo większym źródłem energii. What the fuck? Co to było? Nie, rdzenie inicjatora. Aha. Trudno powiedzieć, jednak nasze wtargnięcie spowodowało uruchomienie sekwencji samozniszczenia. Szynka. Biorąc pod uwagę rozmiar tej sygnatury... Niech zgadnę, zniszczy kilka dzień. Nie niszczył miast na mojej warcie. No, trzeba to powstrzymać. O, skrzynka. Czy nie? No nie, wydawało mi się. Ojejku, dobra, tędy lecimy. Spoko. Dawaj, guziczki, szybko. Już za długo trwa ta misja. Użyj windy, pewnie używamy. Użyj. Dawaj. Ciekawe, jak długo jeszcze ta misja. O. Dobrze, aha. Zobaczmy, o co to całe zamieszanie, co? Dobra. Winda, dobra, w windzie jesteśmy, to skorzystamy z wyposażenia naszego nowego. Zobaczymy, jak to tam sytuacja wygląda. Tu 1% nam zabiera, spoko, możemy to zużyć. Pum, to rozmontować, to też tam nie ma. To też, bo to lipa. To też, tutaj coś lepszego. No, walka dystansowa, obrona. Dystansowa obrona. To może to ubierzemy. Tutaj niekoniecznie, tu pyk. Okej. O, to jest lepszy reaktor. Dokładnie. Zawsze trochę. Dobra, trochę wzmocnieni. Zobaczymy, jak teraz będzie sytuacja wyglądała. Walka wręcz, no niby też, ale bardziej dystansowa i obronę dużo. Tak myślę. Można śmiało założyć, że podlega ścisłej ochronie. Nie będzie czerwonego dywanu. Rozumiemy. Dobra. To jest sterowanie tym laserem, to jest przerąbane. Dobra, no chodź tu. No jak, przecież... Właśnie, o to mi chodziło. Bum! Pięknie! Czwarty poziom, elegancko rozwalony. To mi się podobało. A, tędy mamy iść, okej. Te latanie jest spoko. Oho, tu rozwalmy sobie, to czemu by nie? Aha, są przedmioty, spoko. Cokolwiek znajduje się za tymi drzwiami, AIM jest gotowe zniszczyć wszystko, by to ukryć. No właśnie. O nie, niedobrze. Bardzo niedobrze. To moja technologia reaktora łukowego, tylko w skali makro. Zapomnij o dzielnicach. To zrób nad ziemią całe miasto. Co AIM sobie wyobraża? Ja pierdzielę. Czołem przystojniaku! No znowu ten egzo. Kurde no. Sir, reaktory są coraz bardziej niestabilne. Musi je pan. Bum, tutaj. Siadamy od razu do niego. Wsiadaj. No wsiadaj no. Widzicie to, jak to głupie. Zanim wsiądziesz, to już zginiesz 5 razy.
Dobra, i pyk, tak, niszcz. A, nie możemy. Myślałem, że mogę z tego laseru skorzystać. Bum. Dobra, tego rozwalmy, bo mnie denerwuje ten egzopancerz. Spoko. Tutaj jeszcze jedno. To co mi tu pyrkasz konserwowo? Oho. O, shit. O, shit. Muszę zrzucić to z serca. Dobra, poszło ich trochę. Kurde, będzie grubo, będzie grubo. Tu jest niebezpiecznie. Dobra, 200% mocy. No ponad. Bum. Oj, niebezpiecznie. Ściążenie. Fuck. Uciekaj. A, jeszcze bij to, bij to, bij to, bij to. To my jak najszybciej tylko możesz. Bo zginiemy. Dobra. Życie jakieś by się przydało, nie ukrywam. O, tu jest życie, spoko. Dobra, klepiemy to, klepiemy, klepiemy, nie ma czasu. Da, jeszcze nie zniszczyłem. A, nie, końcóweczka ta, no, bez sensu. No, egzemusz, pan też przyszedł. Uciekaj! Widzisz, to nie było takie trudne. Mhm. Bum. Potem możemy się stąd wynosić. No. Kurde. O Jezu, ile roboty. Zabij to. Dobra, dawaj, no strzelaj do tych mrówków. Nie pamiętam, jak tych rakiet się używało. No tam pamiętam ostatnio kupiliśmy sobie. Fajnie. Mhm, ta jasne, co jeszcze? Ta jasne. Mhm, ta już, fajnie było. Trochę życia. No ale kurde, no przesada, no halo, ile was tam jest? No jasne, ty. Cześć, pojedynczo rozwalać. A nie, czy to sens, bo tu widzę, że co się dzieje, to... No właśnie. O, 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 odlecimy trochę. Dawaj, 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 leć, Tony! Szybciej. I laser. Rozwalimy ich trochę. No, zawsze trochę. A, będziemy latać. O, będzie dużo latania. O, o. Żyćko, żyćko, gdzieś tu. No, niedobrze, niedobrze. No jasne, ta jeszcze egzoszkielet. Wypadł. D, trzeba znaleźć. Dobra, lecę na D, bo tu nie ma sensu. No leć. Dobra, dobra, dobra. Dawaj, 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 niszcz to, tony, dawaj, szybciej. Wybuchnie do wszystkich. No właśnie. Gratuluję, ser. Udało się panu zniszczyć reaktor łukowy. Cóż, nigdy bym się nie spodziewał, że usłyszę od ciebie coś takiego. Ratujmy, co się da i spadajmy stąd. W porządku? Ja pierdolę, grubo. Tylko zbudowałem go z dobrych pobudek. Tak sobie powtarzałem. Popatrz, co się stało. Reaktor terigenowy. Dienia. Nie mam teraz wpływu to... na to, co ludzie robią z moją technologią, ale nie mogę też uciekać od odpowiedzialności. Jestem z pana dumny, ser. Tak. Ja z siebie też. Skoro o problemach mowa. Bruce, Kamala, jak wam idzie z tymi rdzeniami? Aha. Pracujemy nad tym. Okej, to grubo było. Kurde. Przerąbana misja, moim zdaniem. Uff, shit! Nie! Oho. Proszę, nic nie klikałem, cała ma misja poszła. No spoko, pewnie. Pewnie się przyłączymy na Kamalę i Hulka. Tak, jakżeby inaczej, także... Menu pauzy oczywiście, proszę, coś da, nie? Szukamy i się tam od AIM.
Będę musiał poprosić naszego wielkoluda o pomoc. Dobra, myślę, że tu jakoś zatrzymamy, nie wiem, docieranie do celu, no okej. Okay. Bo chciałbym zakończyć odcinek, bo już, kurczę, godzinka, także dużo, a dużo się działo moim zdaniem. Dwie nowe zbroje. Dwie? Nie. Jedna, dwie? No, nieważne. W sumie można powiedzieć, że dwie. I tyle. Chciałbym zakończyć odcinek, ale gra tutaj, widzę, docieranie do celu. A nie mam jak zatrzymać, żeby was nic nie ominęło, właśnie. Dobra, dzieciaki. O, tutaj sobie zatrzymamy odcineczek. Ja postaram się przejść do nagrywania następnego. Zobaczymy, jak to czasowo będę miał. Jak czasowo będę miał czas. Także jeszcze raz dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Do następnego. Pa, pa.